My chodzę w Polsce, sprawdziliśmy znajomość języka włoskiego, mieszkańców w Warszawie. Oto rezultaty. No to na pierwszym obrazku jest pizza. Na drugim widzę, to nie wiem, czy to spaghetti jest jakieś. No poczekaj. Spaghetti. Spaghetti, no. A na trzecim obstawiam, że to jest cappuccino. Pizza. Spaghetti. Spaghetti. I kawa. Kawa, może macchiato. Na tym pierwszym to jest pizza, na drugim to jest makaron, na trzecim to jest kawa pewnie, kawa taką co reklamują, mokasyna, coś takiego. Tutaj znajduje się pizza, spaghetti oraz kawa. No pizza, makaron. I chyba cappuccino, tak? Ale bo kawa po włosku przypuszczam, że nie jest kawa, tylko cappuccino, więc... No, tutaj jest pizza, tu jest jakieś tam spaghetti, nie? Kawa. Kawa, cappuccino. Na pierwszym widzę pizzę, no nie określę jej składników, bo tego nie widać. Tutaj mamy klasyczny makaron włoski. Kawa, jak sądzę, cappuccino pewnie. I to chyba wszystko. Tak, że jest pizza, jest cappuccino, jest, prawda, to są różne przekąseczki.